We wtorkowym podsumowaniu dnia przyjrzymy się pracom remontowym na moście kaszubskim, poznamy szczegóły zatrzymania podejrzanego o napad na słupskiego taksówkarza i plany związane z budową sztucznej rafy w Ustce. Na zakończenie zaś słów kilka o zarejestrowanych w Słupsku komitetach wyborczych. Jedna z najważniejszych przepraw w mieście jest obecnie nieczynna. Most Kaszubski jest nieprzejezdny, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy ulicy Kilińskiego. Sytuacja ta ma potrwać do końca listopada. Most Kaszubski od dłuższego czasu wymagał remontu. Przez jego stan techniczny drogowcy musieli obniżyć dopuszczalny tonaż. W poniedziałek po południu przeprawa została zamknięta, a na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Remont mostu obejmie przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji, elementów nośnych i nawierzchni. Już w chwili obecnej pod mostem są wzmacniane konstrukcja nośna mostu. Będzie wymieniana płyta górna, balustrady, nawierzchnia cała, izolacje, przyczółki. Jak to mówię, całkowity lifting mostu. Koszty naprawy mają wynieść 2 300 000 zł. Prace mają zakończyć się do końca listopada. Do tej pory zarówno kierowcy, jak i piesi poruszający się w okolicy ulicy Kilińskiego muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie 23-letni Marcin B., który będzie odpowiadał za napad na słupskiego taksówkarza. Grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia. Kierowca z poważnymi ranami szyi i oka trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Do taksówki wsiadł młody mężczyzna, który zamówił kurs na ulicę Mochnackiego. Gdy auto przyjechało pod wskazany adres, pasażer zamiast zapłacić kierowcy ugodził go nożem. Ostrze raniło szyję, kark oraz oko. Sprawca zabrał pieniądze, dokumenty oraz kluczyki od auta i uciekł. Kiedy policjanci ze Słupska dowiedzieli się o rozboju na taksówkarzu, natychmiast rozpoczęli działania, aby ustalić, kim jest sprawca. Niemal bez przerwy, pracując nad tą sprawą, policjanci wykonywali wszystkie czynności, które miały doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Bardzo żmudne i szczegółowe działania policjantów doprowadziły do ustalenia, kim może być sprawca. Policjanci weszli do jednego z mieszkań, które znajdowało się w jednej z posłupskich miejscowości. Tam wczesnym rankiem zastaliśmy 23-letniego mężczyznę. Ten mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. W tej chwili jest przesłuchiwany w prokuraturze. Najprawdopodobniej usłyszy zarzuty związane z dokonaniem rozboju. Wiemy także to, że ten mężczyzna w chwili, gdy popełniał to przestępstwo, najprawdopodobniej był trzeźwy. Nie był także pod wpływem działania żadnych środków, substancji psychotropowych. Za to przestępstwo temu mężczyźnie grozi kara nawet do 12 lat więzienia. 23-latek wpadł po kilku dniach. Został zatrzymany w wynajmowanym pod miastem mieszkaniu. Zdaniem funkcjonariuszy w trakcie przestępstwa był trzeźwy. Za napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 12 lat więzienia. Takiej inwestycji na naszym wybrzeżu jeszcze nie było. Rusza budowa podwodnych sztucznych raf, które mają nie dopuścić do niszczenia plaż przez bałtyckie sztormy. Konstrukcje rafy będą tworzyć betonowe elementy zatopione w Bałtyku około 200 metrów od brzegu na głębokości kilku metrów. Ich głównym zadaniem będzie wygaszanie niszczycielskiej siły falowania, która co roku zabiera nam kilometry plaż. Głównym zadaniem raf, wzmocnionych również progami podwodnymi oraz ostrogami przy brzegu, jest ochrona kąpielisk nadmorskich. W ten sposób zabezpieczone zostaną najbardziej narażone na zniszczenie odcinki plaż w Ustce, Łebie i Rowach. W sumie ponad 4 km linii brzegowej. Urząd Morski w Słupsku, który jest inwestorem tej pionierskiej metody, w naszych wodach testował już sztuczną rafę. W Kołobrzegu dzięki zatopieniu progów udało się mocno zmniejszyć zalewanie plaż przez morskie fale. Rafa będzie gotowa do końca przyszłego roku. Ta nowatorska metoda zabezpieczania ma kosztować w sumie 145 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowywana przez Unię Europejską w 85%. Już wszystko niemal wiadomo w przedwyborczym wyścigu. O władzę w Słupsku powalczy 8 komitetów wyborczych. Dokładnie tyle zarejestrowało się w słupskiej delegaturze biura wyborczego. Jednym z ostatnich, który złożył swój akces startu w wyborach, był Komitet Wyborców Grzegorza Kundy. W Słupsku swój komitet zarejestrował również prezes Stowarzyszenia Nasz Słupsk Aleksander Jacek. W zestawieniu opublikowanym przez delegaturę jest także Słupskie Porozumienie Obywatelskie, Komitet Przymierze dla Słupska oraz Komitet Wyborczy Andrzeja Kaczmarczyka, wiceprezydenta miasta, który chce przejąć stery w ratuszu po Macieju Kobylińskim. Na liście jest również Komitet Opieka nad Chorymi i Ubogimi. Swoje komitety zgłosiły na szczeblu centralnym partie polityczne. Swoich kandydatów wystawia m.in. Platforma Obywatelska, Twój Ruch, Prawo i Sprawiedliwość oraz Kongres Nowej Prawicy. Ta ostatnia partia w tym tygodniu ma przedstawić swojego kandydata na prezydenta. Komitety mają niespełna miesiąc czasu na rejestrację list, jednak już teraz na giełdzie kandydatów pojawia się sporo nazwisk. W większości rankingów na czele pretendentów do fotela prezydenta miasta jest poseł PO Zbigniew Konwiński.
Według sondaży cieszy się on największym poparciem.